Jesteś przed 30 i nie masz stałego zajęcia? Wodzisławski Urząd Pracy zapłaci Ci nawet 7,5 tysiąca złotych za znalezienie zatrudnienia. Podstawowy warunek jest jeden. Praca musi znajdować się co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania. Oferta wydaje się atrakcyjna, szczególnie dla specjalistów i studentów zaocznych, chociaż dotychczas skorzystała z niej dopiero jedna osoba. Dlaczego tak się stało? O tym w materiale filmowym. W Wodzisławskim Urzędzie Pracy czekają tak zwane bony na zasiedlenie. Jest to nowa forma pomocy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, takich, które mają zamiar podjąć pracę w dalszej odległości niż 80 km od miejsca zamieszkania, bądź w takim miejscu, gdzie dojazd do tego miejsca pracy jest dłuższy niż 3 godziny w obie strony. Kandydaci chcący uzyskać bon w przyszłej pracy muszą też otrzymywać co najmniej najniższe wynagrodzenie. Muszą również być zatrudnieni na umowę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu. Oprócz tego musi taką pracę wykonywać przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu 8 miesięcy. Jak podkreśla dyrektor Wodzisławskiego Urzędu Pracy, wprowadzenie bonów na zasiedlenie nie oznacza, że powiatowi nie zależy na zatrzymaniu młodych osób w Wodzisławiu i okolicach. W powiecie są jednak bezrobotni specjaliści z takim wykształceniem, z którym na pracę w zawodzie w okolicy nie mają większych szans. Ta oferta zresztą nie tylko dla nich jest korzystna. Sądzę, że jest to skierowane przede wszystkim do młodych osób, które studiują w formie niestacjonarnej gdzieś w innych ośrodkach akademickich i mogłyby tą pracę podjąć, jednocześnie studiując i nie rezygnując z tych studiów. W Urzędzie Pracy mają też nadzieję, że program bonów na zasiedlenie będzie działał dwukierunkowo. Jedna osoba wyjedzie, ale to nie znaczy, że ktoś inny nie przyjedzie z innych rejonów nawet do nas tutaj, do Wodzisławia szukać pracy. Osoba, która dotychczas jako jedyna skorzystała z oferty Wodzisławskiego Urzędu Pracy, znalazła zatrudnienie jako kosztorysant w Sosnowcu. Pozostałe 9 bonów nadal jest do zgarnięcia.